Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym ogrodowym filmie na moim kanale w tym roku. Słuchajcie, jak tam u Was? Hortensje przycięte? Trawy przycięte? Ogródki posprzątane? Jeśli tak, to bardzo, bardzo się cieszę. U mnie powiem Wam, że nie do końca jeszcze wszystko jest zrobione, nie do końca jest tak kolorowo. Trochę ogranicza mnie czas, a też w zeszłym tygodniu cały tydzień był dosyć brzydki. Ciepły, ale brzydki. Padało, wiało trochę. No i ogólnie pogoda nie sprzyjała pracom ogrodowym. Ale za to piękny mamy weekend i ten weekend wykorzystuję. Właśnie wczoraj sobie trochę tutaj w ogrodzie popracowałam. Wyżyłam się, jak ja to mówię, odreagowałam. Praca w ogrodzie to jest czysta przyjemność, uwielbiam po prostu gmerać sobie w ziemi, uwielbiam przycinać rośliny, przesadzać, dosadzać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jak wy wszyscy, którzy oglądacie ten film, więc myślę, że doskonale mnie rozumiecie. A dzisiaj mamy piękną niedzielę. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, co tutaj u mnie się dzieje, jak wyglądają co po niektóre rośliny. Pocieszyć Was trochę, że jeżeli też nie mieliście czasu albo nie zrobiliście nic w ogrodzie do tej pory, to słuchajcie, jeszcze jest na to czas. Mamy dopiero końcówkę lutego, na wszystko jest jeszcze czas, wszystko jeszcze można ogarnąć, nic się nie dzieje. Wszyscy chcą wiosnę, bo temperatury są takie fajne, ale słuchajcie, na prace ogrodowe jeszcze jest jak najbardziej, na wszystkie prace ogrodowe jest czas. Także ja mam jeszcze ich sporo do zrobienia i jeżeli Wy macie, to absolutnie się tym nie przejmujcie, jeszcze wszystko zdążymy sobie zrobić, nadgonić, poplanować i tak dalej. Chociaż oczywiście fajnie jest wpuścić do tego ogrodu taką świeżość, posprzątać te rabaty, powycinać te suchmelce wszystkie i poczuć już właśnie taki przypływ tej wiosennej nowości, świeżości i wiecie, no uwielbiam. Także jeżeli Wy też tak macie, to na pewno też garniecie się już do tych prac i chcecie jak najszybciej wszystko zrobić. I gdybym miała tyle czasu, ile bym chciała, to na pewno też już bym miała wszystko ogarnięte, ale niestety nie ma tak dobrze, więc trzeba organizować się z takimi zasobami, jakie się ma. No i dobra, przechodzimy do ogrodu, pokażę Wam, co tutaj się dzieje na ten moment, jak wyglądają te moje rabatki, jak wyglądają te moje kamienie tutaj wzdłuż skarpy, jak wyglądają rośliny. Powiem Wam, że nie najgorzej przezimowały, tak mi się wydaje, chociaż ze dwie róże no to wyglądają tak bardzo słabo, więc nie wiem, czy coś z nich będzie. Słuchajcie, nie patrzę się tak za bardzo w kamerę, bo strasznie razi mnie słońce. Tak sobie siadłam, żeby światło było dobre. Dobre, wszystkie zmarszczki widać, takie ono dobre. No ale okej. Także już nie smęcę, nie gadam, zabieram Was ze sobą do ogrodu i sami zobaczycie, co tutaj się ciekawego dzieje. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. A skoro jestem już przy tej mojej nowo założonej rabatce, którą dosłownie na jesień tutaj zakładaliśmy z mężem, to pokażę Wam, jak tutaj miewają się roślinki. Tu są posadzone lawendy i czosnki główkowate i między tym miała być jeszcze posadzona stipa, bo czosnki główkowate przepięknie wyglądają w towarzystwie stipy i być może jeszcze ją tu, przepraszam, dosadzę albo dosieję może nawet, zobaczymy. Te czosnki główkowate, one już powiem Wam, że ten szczypior wypuściły jesienią i bardzo ładnie przezimowały, nic tu im się nie stało, wyglądają zieloniutko i przez całą zimę tak było, także super ekstra. Lawenda z tego co widzę też wygląda nie najgorzej, także ta rabatka sobie świetnie tutaj dała radę. Tą rabatkę już udało mi się posprzątać jakiś czas temu, tę, która jest tutaj pod oknem kuchennym. Powycinałam już rozplenice, które były tutaj pozaplatane na zimę i robiłam to już jakiś czas temu i wiecie co, bałam się wtedy jeszcze przymrozków i trochę je tak poprzysypywałam tutaj korą. Delikatnie, żeby jakoś je tam okryć chociaż trochę, ale wiecie, one i tak by dały radę. Tu zobaczcie, już wschodzą żonkile. Nie mam Wam dzisiaj do pokazania kwitnących kwiatów, bo u mnie jeszcze tych cebulowych jest ciągle mało. A jeżeli jakieś są, to jeszcze po prostu nie kwitną. Nie mam przebiśniegów, nie mam pierwiosnków. Tutaj bałam się trochę, bo zapomniałam przykryć moją choinę kanadyjską, ale chyba jest ok, chyba przezimowała, czyli jest wytrwała, więc bardzo się cieszę. No i tutaj słuchajcie, żagwin budzi się do życia.
już jest taki bardziej zielony niż właśnie te 2 czy 3 tygodnie temu, jak tutaj cięłam te rozplenice, pamiętam. I zaczęły kiełkować czosnki. To są te czosnki, wydaje mi się, że gladiatory. W każdym razie te któreś duże czosnki. I pięknie tutaj, zobaczcie, już zaczynają kiełkować. Ja je posadziłam tak tutaj z tyłu za tą kulą. I ona będzie przykrywała te brzydkie łodygi i liście, jak one już będą, wiecie, nieatrakcyjne, a kwiaty będą ponadto wystawały, zanim jeszcze właśnie tutaj będzie swoje piękno pokazywała ta hortensja, którą już też przycięłam. To jest chyba Pinky Winky. Hortensja, tak? Zdeptałam sobie mikrofon. Słuchajcie, ona bardzo ładnie kwitnie, ma sztywne kwiaty. Mam nadzieję, że tutaj po tym przycięciu też ładnie puści, fajnie będzie rosła. Tutaj daliśmy jej taki patyk, żeby, wiecie, wzmocnić ją, żeby nic jej nie powaliło. No i martwiliśmy się trochę, czy śnieg spadający z dachu nie zabije nam jej, ale jakoś tu poszło. Tutaj, słuchajcie, ciągle zastanawiam się nad organizacją tej rabatki. Ciągle coś mi tu nie leży, ale no wiecie, jak to jest. Zmiany muszą jakieś być, nie? Także ciągle się zastanawiam, zobaczymy. Teraz jest tu trochę pusto po wycięciu tych traw, ale trawy naprawdę dużo miejsca tu zajmowały. Nawet jak były zaplecione, powiem wam, że te rozplenice strasznie się rozrosły, jak na to, że to jest ich druga zima tutaj. I nawet ciężko było mi je wyciąć. Muszę na przyszły rok zaopatrzyć się w jakiś dobry nóż, taki z ząbkami, bo on jest fajny do cięcia traw, albo w nożyce po prostu takie akumulatorowe. Tutaj w tej mojej kulce rojniki powolutku budzą się do życia, chociaż jeszcze nie nabrały takich kolorów, jakie powinny mieć. Posadziłam sobie tutaj wczoraj dosłownie dzwonki alpejskie, bo już, czy dalmatyńskie, nie wiem, bo już w domu nie wyglądały fajnie, więc wsadziłam je tutaj z nadzieją, że nie zeżrą mi ich ślimaki, bo ślimaki kochają te fiołki. Ja miałam je w innym miejscu i zeżarły je po prostu całe, z łodyżkami, także może tutaj nie wlezą, zobaczymy. Będziemy obserwować. No i tutaj też, słuchajcie, wybijają pięknie moje żonkile. Będą bardzo ładnie tutaj wyglądały, jak zakwitną. Bardzo lubię w ogóle żonkile. Chociaż żółtych kwiatów za bardzo nie lubię, ale żonkile tak. No i tutaj, słuchajcie, jest ta moja rabata wzdłuż chodnika po obu stronach. Ją trochę reorganizowałam na jesień, bo tutaj, tak jak wiecie, były pomiędzy drzewkami wsadzone po 3 szałwie. Ale to nie jest ta odmiana, którą ja bym tutaj widziała. Dlatego zostawiłam teraz po jednej, resztę poprzesadzałam. No i generalnie znowu mam plan, żeby tę szałwię na coś wymienić. I chodzi mi po głowie, słuchajcie, chodzą mi po głowie róże takie miniaturowe. Ale to jeszcze będę myślała nad tym. Te drzewka, wszystkie tutaj, te sosenki chyba fajnie przezimowały. Z tego, co widziałam, niektóre szałwie wyglądają ok, mają sporo listków i widać tam życie, a niektóre niestety zdeczka gorzej, ale to będziemy obserwować, jak będą jeszcze wybijały. I słuchajcie, tutaj jest ten milin, który wczoraj mnie zmordował. Obcięcie go i poprzyczepianie do tej pergoli, żeby tak wyglądał, kosztowało mnie no z 1,5 godziny pracy. I musiałam tu się nieźle gimnastykować i wspinać. Także powiem wam, że nie było lekko. On tutaj jest już naprawdę gruby. Grube ma te takie, wiecie, swoje konary. Mnóstwo gałęzi wycięłam. Zrobiłam tutaj w końcu przejście, bo wszędzie było pełno tych patyków, które zastawiały drogi. Nie dało się w ogóle przejść, także to uporządkowałam. Wycinałam wczoraj też miskanty, które tutaj rosną pod płotem, a hortensję poprzycinałam już trochę wcześniej. Także tutaj, o, zobaczcie, przycięte miskanty i o dziwo miskanty przycinało mi się bardzo fajnie. Nie było z tym żadnego problemu. Chociaż myślę, że za rok, jak już się rozrosną, to też będzie coraz ciężej. Hortensje poprzecinane, słuchajcie, nie za nisko, nie za wysoko. Wydaje mi się, że w miarę ok. Jeżeli chodzi o cięcie hortensji, to chyba w internecie zostało powiedziane już na ten temat wszystko, więc nie będę się powtarzać, no bo myślę, że każdy mniej więcej już wie albo widział ze 3 filmiki na temat przycinania hortensji. Tutaj moje zielone
Iglaczki też fajnie przyzimowały, tam jest świerk. Tu właśnie gdzieniegdzie poprzesadzane są te szałwie, które rosły na tej poprzedniej rabacie, którą Wam pokazywałam. No i powtykałam sobie tutaj też gdzieniegdzie patyki z tych hortensji. Tym razem spróbuję rozmnażania w ten sposób. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda mi się je rozmnożyć, czy nie. Dobra, lecimy dalej. Z drugiej strony jest powtórka z rozrywki, bo jest mniej więcej to samo posadzone. Tylko tu jest jeszcze właśnie trzmielina na pniu. Dała radę. Myślę, że nic jej tutaj nie jest. Nabiera powoli kolorków. Tam zobaczcie pod płotem. Kiedyś ułamała mi się jedna gałązka i ją wetknęłam. Zobaczymy, czy ona się tutaj ukorzeni. No i tu są jeszcze trawy, które zimą też fajnie wyglądają, bo no bo są zimozielone, nie? Także ja na tych rabatach właśnie chcę, żeby tutaj gdzieniegdzie między tymi hortensjami i trawami było też coś, co jest właśnie zimą zielone i będzie ten ogródek trochę zdobiło. Zależy mi na tym, żeby właśnie poprzeplatać te rośliny. Tę trawę, to jest Ice Dance, będę jeszcze rozmnażać, dzielić i przesadzać w różne części ogrodu, bo to jest według mnie fajna trawa, fajna sprawa, żeby ona właśnie pojawiała się w różnych miejscach i była zieloniutka cały rok. Trochę te liście tutaj, niektóre źdźbła są takie brązowe, ale na razie nic z tym nie robię, czekam. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No i tutaj dalej mamy hortensję. Aha, tę hortensję, która jest tutaj, którą widzicie tutaj pod kamieniem, zamieniłam z tą, która rośnie tam na samym początku, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale miałam tutaj właśnie pomieszane te hortensje, a chciałam, żeby były przynajmniej na przemian, więc tutaj pozamieniałam, bo tu są hortensje Limelight i Magic Sweet Summer na zmianę już w tym momencie posadzone i zobaczymy, jak po przesadzeniu da sobie radę w tym sezonie ta właśnie i tamta pierwsza. No przesadziłam z dużą bryłą ziemi, więc mam nadzieję, że będzie ok. No i tak, słuchajcie, tutaj wchodzimy już na tę rabatę kamienistą, która ciągnie się tam aż daleko, daleko, daleko. Na razie te kamienie wyglądają słabo, no bo jest mokro i one nasiąknęły tą wodą. No i są, jakie są. Następną w kolejności pracą, którą będę robiła, to jest, słuchajcie, czyszczenie tych kamieni z różnych liści, które tutaj gdzieś wleciały między te kamienie. Akurat tutaj blisko furtki jest ich mniej, ale tam dalej, gdzie w oddali widzicie te brzozy, jest ich bardzo, bardzo dużo i tam trzeba przeprowadzić ostre czyszczenie. Tu słuchajcie, też wybijają, już wczoraj widziałam narcyski gdzieniegdzie. Tu budzi się do życia floks szydlasty. Już widzę, że jakieś zielone pierwsze gałązki pokazuje. Na razie wygląda tak lekko sucho. Tu coś mi zeżarło, słuchajcie, hiacynty, zobaczcie. Moje piękne hiacynty coś po prostu zeżarło. Całe, nie ma nic. Pączki zaczynają się już pojawiać też na tawułach i one też świetnie przezimowały, z nimi nigdy nie ma problemu. I kochani, też muszę wziąć się za wycinanie przekwitniętych juk, bo mam juk tutaj sporo na tej skarpie posadzonych i wszystkie te, które kwitły gdzieś tam wcześniej, muszę powycinać. Lecimy sobie dalej. Tu kolejna zimozielona trawa. To nie jest ta sama. Ona rośnie trochę inaczej, ma trochę bardziej wąskie źdźbełka. W zeszłym roku ścięłam ją zupełnie, bo ją przesadzałam i była bardzo brzydka, ale odbiła i już nie wygląda tak źle. Mam nadzieję, że w tym roku będzie wyglądała jeszcze lepiej. Tutaj macierzanka też fajnie przezimowała. Tutaj moje rośliny skalniakowe dały sobie świetnie radę. Na przykład zobaczcie tutaj pięknie kolejne rojniki. Tutaj cała masa rojników, z których myślę też coś zrobić ciekawego, jakąś fajną kompozycję. Tu są goździki, zobaczcie, ile liści do sprzątania pod berberysem
No masakra, bardzo, bardzo dużo. Tu mamy kolejne lawendy. Podeschniętą jukę do sprzątania. No i tu mniej więcej, słuchajcie, się powtarzają te rośliny. Tu pościnałam też kostrzewy sine, bo w zeszłym roku je dzieliłam na jesień. No i były brzydkie naprawdę, więc stwierdziłam, że pościnam, niech one sobie odbiją od nowa. Tu mamy malutką hortensję, którą przycięłam. To jest jedyna, która mi się w zeszłym roku ukorzeniła, ale mam nadzieję, że będzie rosła. Tu są przetaczniki kłosowe, tak? Dobrze mówię? Które też widzę, że fajnie przyzimowały. One tak nisko bardzo rosną, ale są zielone, więc chyba jest ok z nimi wszystko. Tu też rozchodniki różne zaczynają żyć. No i słuchajcie, wszystkie rośliny powoli coś tam wypuszczają. Tutaj pod perłkowcem pełno liści do posprzątania. To jest, powiem Wam, najgorsza robota. Sprzątanie tych liści, które tutaj wpadają między te kamienie. A zostawić tego nie mogę, bo to wygląda okropnie, po prostu okropnie. Tu mam do posprzątania też starca wełnistego. Miałam to zrobić wczoraj, ale zapomniałam, bo on już powoli rusza i później nie chcę mu uszkadzać tych liści, a te wszystkie takie suchmelce trzeba oczyścić i wybrać. No i też zastanawiam się, czy go stąd nie przesadzić, ale to na razie niech sobie tutaj będzie. Patrzyłam tutaj na moją piwonię, nawet grzebałam paluchami, czy coś tam wybija, bo widziałam na filmikach u innych, że już piwonie gdzieś tam ruszają, ale moje nie. Tu piękne pączki na kolejnym berberysie. To jest taki fajny z wariegacją. Tam, słuchajcie, ta czarna plama to jest mullenbeckia, która w zeszłym roku przezimowała i w tym roku chyba też. Chociaż nie wygląda teraz jakoś rewelacyjnie, ale będę ją obserwować. Tu jest jedno moje hebe, które, zobaczcie, podmarzło i od spodu jest brązowe, a na czubkach zielone. Ale mam nadzieję, że coś tam z niego będzie. No, zobaczymy, jak to się będzie teraz dalej przedstawiało. Bo obsypuję na pewno te wszystkie brązowe listki. A dalej, no to będziemy obserwować. Wierzba Hakuro. To jest Irga. Słuchajcie, ja mam taką, która gubi te liście, a z tego co słyszałam, są też takie, które nie gubią liści na zimę. Więc nie wiem, czy ja błędnie identyfikuję tę roślinę, czy o co chodzi, dajcie mi znać. W każdym razie ona mi gubi liście na zimę i też potrafią jej niektóre te gałęzie przemarznąć i później mam wycinanie. Tu jest kolejne hebe, które wygląda podobnie, czyli na czubeczkach mamy zielone, a w środku suche, a to jest już takie naprawdę duże hebe. Słuchajcie, ma rozpiętość 70 cm, także to już jest kawał rośliny. I tu jest jeszcze takie malutkie, które wsadziłam w zeszłym roku i ono, powiem Wam, że jakoś też dało radę. Nie wygląda najlepiej. Hebe nie zimują dobrze w Polsce, więc no, trzeba uważać, gdzie się sadzi, najlepiej okrywać. Ja tego nie zrobiłam. Tutaj miałam posadzoną chyba pyszną główkę i ona też nie przetrwała. Tu są goździki. No i tu się zaczyna miejsce, gdzie tych liści tam do końca jest cała masa. I tu można spędzić ze 3 dni i te liście po prostu usuwać. Tu jest wierzba płożąca, która już wypuszcza kotki. Pięknie. Ona jest fajna, bo ona najpierw ma te kotki, później liście, fajnie to wygląda, tylko też trzeba po niej sprzątać. No i nie zobaczycie teraz róży na płocie. Wydaje mi się, że też nieźle przyzimowała. Tu będzie ruszała za chwilę, dosłownie za chwileczkę, wiśnia japońska i będą kwiatuszki. Ona fajnie kwitnie, zawsze dużo, dużo wabi owadów. Zawciąg nadmorski. W zeszłym roku wziąłem sobie małą szczepeczkę od mamy i chyba też jest ok, przyzimował. Tutaj zobaczcie, ile liści do posprzątania. To wszystko mnie czeka. Trzmielina.
Dalej mamy dereń taki ozdobny. Teraz fajnie wygląda z tymi czerwonymi łodygami. Za chwilę też się obsypie listkami. No i tu słuchajcie, bergeni jeszcze kończą tę rabatę, które też muszę oczyścić. Także widzicie, u mnie pracy jeszcze jest bardzo dużo. Tutaj widzę, że na kalinie już pojawiają się pączki. W zeszłym roku wszystkie pączki oberwała mi moja córka. Przyszła tutaj i było ich całkiem sporo i wszystkie oberwała. Nie doczekałam się żadnego kwiatuszka i mam nadzieję, że w tym roku nie wpadnie na ten sam pomysł i że jednak coś tutaj zakwitnie i w końcu zobaczę. I tu też cały trawnik do grabienia. Ja powiem Wam, że nie robię tego na jesień, dlatego że i tak tych liści tutaj później naleci mnóstwo. I tak muszę to robić na wiosnę i tak, więc wolę, żeby te liście wszystkie spadły. Niektóre też przywiewa wiatr zza płota, bo mamy tutaj taki nieużytek. Z tyłu też tam rosną drzewa, więc to jest dla mnie bez sensu. Na jesień staram się tylko wyplewić jak najbardziej te rabaty, jak tylko mogę. Chociaż i tak wiadomo, że ta trawa wszędzie rośnie, więc roboty jest zawsze dużo. Tutaj mamy już pięknie ruszającego pigwowca, który tak naprawdę rośnie tutaj głównie dla kwiatów, bo z owoców to tak mało korzystamy. Tu jeszcze leży jakiś stary, mało miał owoców w zeszłym roku. No i słuchajcie, idziemy jeszcze do tej rabaty. Pokażę Wam tutaj na końcu, co się dzieje na tej małej, okrągłej rabacie, którą być może poszerzę w tym roku, kto wie. Tutaj mamy te tuje, no to tuje jak tuje, przezimowały. Tu była wsadzona ostróżka, która chyba nie przezimowała. Nie wiem, zobaczymy, to jest chyba jakiś chwast. Tu słuchajcie, ścięłam wczoraj żarnowca, bo był cały suchy. Wsadzony też jakoś na jesień. No, nie wiem, czy tak powinnam zrobić, ale jak był suchy, no to co miałam zrobić? No i tutaj mamy tę kosodrzewinę. Wczoraj wsadziłam też tutaj przekwitnięte moje hiacynty z domu. Muszę jeszcze później obciąć im liście. Tu zaczynają ruszać tulipany, które były przesadzone w zeszłym roku na tę rabatkę, jak robiliśmy. I zobaczcie, ile już tutaj tych tulipanków rusza wszędzie. O, proszę, jakie piękne. Zobaczymy, jak zakwitną. Tam wsadziłam też malutką prymuleczkę, przyniosłam z domu. Tutaj jest taka kępka mała floksów. No wiecie, taki miszmasz tutaj jest. No i bardzo krótko ścięta hortensja Polar Bear, dlatego że wczoraj, w zeszłym sezonie koty mi ją tak połamały, że no niestety musiałam ją bardzo krótko przyciąć, bo gałęzie były po prostu połamane. Więc nie miałam wyjścia, musiałam to przyciąć bardzo krótko. No, tu będzie ruszał tamaryszek. Już widać takie mikro nabrzmiałe pończusie, więc on będzie kwitł sobie fajnie. I tu widzę, że rusza mi też trawa, którą też mi koty w zeszłym roku zniszczyły praktycznie całkiem, ale widzę, że coś tam odbija. To jest taka trawa, wiecie, biało-zielona z takimi paseczkami. Wydaje mi się, że kiedyś u mnie była w domu rodzinnym i że naprawdę ona się bardzo mocno rozrasta. Zobaczymy, czy da sobie tutaj radę. No, także tak to wygląda. Słuchajcie, zastanawiam się właśnie, czy nie poszerzać tej rabaty. Tak sobie myślę, że mogłoby się tutaj jeszcze więcej zadziać. Pewnie z czasem przyjdą pomysły, więc będę Wam pokazywała. Tu mam jeszcze budleję, taką samotną na środku, bo tu nic nie chce rosnąć. Ale z budleją jeszcze czekam, nie przycinam. Jeszcze jest na to chwila czasu. Ona była też wsadzona w momencie, kiedy kwitła, jakoś w lecie czy na jesień. To są dwie sztuki. No i chciałabym, żeby tu przetrwała po prostu, bo tu za bardzo nic nie chce rosnąć. Tu jest bardzo, bardzo taka zbita, twarda gleba. Nawet nie jest glina, nie wiem, co to jest. W każdym razie, wiecie, jak wykopiecie dołek, nalejecie wody, to ona tak będzie stała jak w garnku ta woda. Więc mało roślin tutaj chce rosnąć. Zresztą podobnie jest tam. Chociaż mam wrażenie, że tam jest odrobinę lepiej. No ale nic. I tak myślę, słuchajcie, żeby tutaj wzdłuż tarasu jakoś zagospodarować te
to miejsce i coś tutaj pokombinować, ale chciałabym, żeby to było naprawdę coś fajnego. I ciągle się waham, co, i dlatego z roku na rok nie robię nic. No, może to nie jest jakieś dobre podejście, na pewno nie jest, ale słuchajcie, no chciałabym, żeby to było coś, że jak już wsadzę, to nie będę przekopywać, przerabiać tej rabaty, tylko żeby już ona była, wiecie, zrobiona, koniec, kropka. No i ostatnia rabatka, to jest ta rabatka, na której głównie królują w lecie hosty. Teraz host nie ma, więc jest pustawo. Tutaj, słuchajcie, wybija tylko rozchodnik. To jest ten taki purpurowy rozchodniczek. Przykryty jeszcze tutaj, słuchajcie, trochę korą. Ale fajnie odbija. Niech sobie rośnie. Dalej mamy, słuchajcie, fajnie przezimowała żurawka. Taka malutka sadzoneczka. Żurawek muszę dokupić tu więcej, bo one fajnie tu wyglądają. No i tu mam jeszcze właśnie malutkie szczepeczki tej trawy Ice Dance. Tu za bardzo też nie mogę sobie poszaleć, bo tu jest beton. W zasadzie do połowy tej rabatki od góry, jak wkopiecie się na 5-10 cm, to zaraz jest beton od tego chodnika, więc tutaj nie wszystko będzie chciało rosnąć. Niestety muszę tutaj tak kombinować, żeby dobrać rośliny, które po prostu zniosą tutaj te warunki. Tutaj mamy japońska co? Wiecie już co? Runianka japońska. O właśnie, i zobaczcie, już ma pączki. Będzie kwitła. Kolejna żuraweczka. Bardzo fajnie te żurawki wyglądały przez cały okres zimowy. No i jedyne, co u mnie będzie teraz kwitło, to jest ten ciemiernik. Już ma całkiem solidne pączusie, więc niedługo będzie kwitł. Jedyny mój ciemiernik. Na razie kolekcji nie zamierzam powiększać, tylko że on tutaj też kwitnie później, bo wiem, że już ciemierniki kwitną długo u niektórych, ale on tutaj w cieniu rośnie i ma strasznie, wiecie, niedogodne warunki, więc i tak się cieszę, że kwitnie. No i kolejna żurawka, tutaj większa. I do końca rabaty już nic, a na samym końcu kępka rozchodników. I to są te najzwyklejsze rozchodniki. Też już pięknie sobie tutaj odbijają. No i słuchajcie, tyle. Tu ziemia ogrodowa czeka. Tam z tyłu jest jeszcze jedna różana rabata, na której właśnie dwie róże tak średnio sobie poradziły chyba z zimą, ale ja je poprzycinam krótko i zobaczymy, czy one odbiją. No, trzeba dać im szansę, może nie będzie tak źle. Zobaczcie, jaki tutaj ślimak zrobił sobie korytarz i te ślimaki chodzą po tej kostce wszędzie, niczego się nie boją. No i tak to z nimi jest. Także tak, słuchajcie, teraz właśnie będę czyściła tę rabatę. Fajnie by było też posypać tutaj trochę nawozem, te wszystkie rośliny odżywić albo kompostem, ale raczej ja będę rozsypywać nawóz, tylko muszę jeszcze go zakupić. Jak będą deszcze, to będzie fajnie się rozkładał. Także tak to wygląda, słuchajcie. Dajcie znać, jak tam u Was. Ja mam nadzieję, że pogoda będzie nam dalej sprzyjać i będziemy sobie mogli pracować w ogrodach swobodnie. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam super tygodnia, miłego dzionka i do następnego. Cześć!